serdecznie. Ja się nazywam Agnieszka Smoczyńska i chciałabym Wam powiedzieć coś, co jest bardzo ważne. Każdego z Was tak naprawdę to, co teraz powiem, dotyczy w większej czy mniejszej mierze. Ja już bardzo dawno nie byłam w instytucji zwanej Kościołem Katolickim, a z tego co pamiętam, to w pewnym momencie na mszy śpiewa się coś takiego i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Ten kraj jest krajem katolickim, więc ja pytam Ciebie, co oznacza dla Ciebie to, że Jezus Chrystus przyjdzie kiedyś w chwale? Co oznacza to dla Ciebie praktycznie? Bo ja na przykład z podekscytowaniem czekam na ten moment, aż On wróci w chwale. Nie boję się Go, kocham Go, pojednałam się z Nim. Jezus przelał na krzyżu Golgoty swoją krew za mnie i dzięki temu mogłam się pojednać z Bogiem. Dzięki temu mogę mieć życie wieczne, dlatego że życie wieczne masz z łaski przez wiarę. Jeśli myślisz, że w jakikolwiek sposób zasłużysz sobie na przychylność Boga, to się mylisz. Jeśli myślisz, że działając charytatywnie, czy robiąc dobre rzeczy, zasłużysz sobie na Jego przychylność, to jesteś po prostu w błędzie. Dlatego że uważając, że Twoje czyny mogą Cię usprawiedliwić przed obliczem Boga, czynisz z Boga kłamcę. Dlatego że Bóg powiedział, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Więc jeśli nawet chociaż raz zgrzeszyłeś, jeśli chociaż raz nazwałeś kogoś głupcem, to nie jesteś godzien, by mieć społeczność z Bogiem. Więc gdyby nie to, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty, nie byłoby dla Ciebie nadziei. Ale możesz podjąć decyzję, możesz pojednać się z Bogiem. Możesz pokutować, możesz stanąć w prawdzie i powiedzieć: Jezus, zgrzeszyłem, potrzebuję przebaczenia, potrzebuję odkupienia, potrzebuję obmyć się w Twojej świętej krwi. Jeżeli to uczynisz, jeżeli wyznasz Go prawdziwie, przez wiarę, że jest Twoim Panem, że w Nim masz Twoje zbawienie, to będziesz miał życie wieczne i spędzisz wieczność z Bogiem. Uczyń Jezusa Twoim Panem i Zbawicielem. To jest jedyna droga do Ojca. Jedyna droga do Boga to jest Jezus Chrystus. Ja kiedyś byłam bardzo szyderczą osobą, jeśli chodzi o kwestię wiary w Boga. Szydziłam z ludzi wierzących, szydziłam z ludzi pobożnych. A tak naprawdę po prostu w środku wyłam z samotności, z takiego poczucia pustki i beznadziei. I dopiero gdy spotkałam się osobiście z Bogiem, odnalazłam pokój. Dopiero gdy oddałam Mu swoje życie, doświadczyłam ukojenia, doświadczyłam odpocznienia, o którym nie miałam bladego pojęcia, gdy byłam taką cyniczną, niby pewną siebie osobą. Niby pewną siebie. Dlatego nie trać czasu. Nie trać czasu na bezbożne życie. Nie trać czasu na fascynowanie się jakimiś doznaniami, które są dziś, a już o jutro nie będziesz o nich pamiętać. Nie trać czasu na chlanie. Nie trać czasu na papranie się w okultyzm. Nie trać czasu na wyobrażanie sobie, że przez religijne akty na cokolwiek zasłużysz. Po prostu przyjdź w szczerości serca do Jezusa. Ukłóż się przed Nim i oddaj Mu swoje życie. I to jest Twoja polisa na wieczność. Dlatego, że gdy staniesz przed Bogiem, to On Ciebie zapyta, co zrobiłeś z tym, co Jezus, mój Syn, uczynił na krzyżu Golgoty? Co zrobiłeś z Jego przelaną krwią? Póki jesteś w fizycznym ciele, masz czas, by pojednać się z Bogiem. Gdy opuścisz to ciało, będzie za późno. Gdy opuścisz to ciało, to będzie moment, który zweryfikuje Twoje przeznaczenie. Nie czekaj do nie wiadomo kiedy, dlatego że umrzeć możesz za 50 lat albo za 5 minut. Pojednaj się z Bogiem.